Sylwię Koperską, jak znam jako menadżerkę wielu postaci sławnych, lubianych lub mniej lubianych w Polsce. A ten świat jest nieduży, więc generalnie wiemy o sobie sporo i się znamy. Moja żona się z nią też zna lepiej chyba niż ja. W związku z tym bardzo też wspieram takie sytuacje, że komuś się coś udaje. Bardzo lubię, trzymam zawsze kciuki za zdolnych ludzi i za odważnych, a w tym przypadku myślę, że Sylwia zdobyła się na wielką odwagę, ponieważ pokazała kawałek swojego życia, opisując to w książce, której jeszcze nie czytałem, ale wiem, o czym to jest. A jak Państwo wiecie, a nie wiecie tego, ja też nie wiedziałem, że miała takie barwne życie i nie zawsze różowe. No ale może o to chodzi w dzisiejszym świecie, żeby sprzedać coś komercyjnie, to nie może być ładne, spokojne, zwyczajne, dopasowane, tylko musi być krwiste, złe, kontrowersyjne. Oczywiście to jest jakiś rodzaj ekshibicjonizmu, jak się o tym pisze i opowiada to ludziom, tak? Czy daje to czytelnikowi do oceny. No ale to już jest kwestia odwagi pani Sylwii osobistej. Trzeba by ją zapytać, jak ona się z tym czuje, czy dobrze, czy źli ludzie jej zrobią krzywdę, czy powiedzą, kurde, jesteś odważna, gratuluję ci odwagi. Nie wiem, co będzie, przeczytam chętnie, tym bardziej, że wiem, że już, oj, to jest też fajny news, że sprzedała prawa, czyli będzie film. Czyli, mocna rzecz się szykuje, merytorycznie, aż jestem ciekaw, co przeczytam. Może druga Blanka Lipińska? W sensie sukcesu komercyjnego to bym jej tego życzył, ale w sensie zawartości merytorycznej to raczej bym tego jej nie życzył. Lepiej napisana? No, mam nadzieję.